No cześć, witam cię serdecznie, to Tomek z Flores Market. Dzisiaj poopowiadam ci o Epipremnum i o zupełnie nowej, fascynującej odmianie Epipremnum, jaką jest Epipremnum Global Green. No każdy, kto uwielbia rośliny, kto jest fanatykiem roślin domowych, ma w swojej kolekcji Epipremna. Epipremnum to roślina dosyć łatwa w uprawie i począwszy od właśnie podstawowej odmiany Epipremnum, jaką w zasadzie jest Epipremnum aureum, którą każdy w zasadzie zna. Roślina, która pięknie wspina się na podporach, służy nam do ozdabiania wnętrz w przeróżny sposób, można ją w przeróżny sposób adoptować do pomieszczeń, zarówno w doniczkach w formach takich przewieszających się, jak i w właśnie formach pnących na palikach kokosowych. Mega uniwersalna roślina, ale dziś gwiazdą jest Epipremnum Global Green. To roślina niezmiernie nowa na rynku, pojawiła się dopiero jakiś rok temu i sporadycznie mogliście ją spotkać gdzieś na aukcjach. Sporadycznie bardzo pojawiała się w zagranicznych sklepach internetowych. Jest to roślina, która łączy cechy w zasadzie wszystkich odmian Epipremnum. Także Epipremna właśnie w tym momencie zjednoczyły się pod tą jedną odmianą Epipremnum Global Green. Roślina kolekcjonerska, która ma jedyne podobieństwo do Epipremnum aureum takie, że szybko rośnie. I szybko wypełni wasze przestrzenie domowe. Możecie z nich tworzyć ściany zielone. Także roślina na pewno do tego celu idealnie się przyda. Rośliny te bardzo szybko rosną i można im pomagać w tym, ustawiając im właśnie podpory do doniczek. W takiej formie też możecie te rośliny zakupić w naszym sklepie internetowym na florence.pl. Kiedy stosujecie podpory do odmian Epipremnum, to te rośliny wtedy troszeczkę lepiej rosną, wytwarzają coraz większe liście, bo w naturze te rośliny właśnie rosną w taki sposób, że wspinają się często na różne przeszkody czy na konary egzotycznych drzew. Zanim przejdziemy do tego, czego potrzebuje Epipremnum Global Green, chciałem wam pokazać właśnie jej wszystkie kuzynki, które też są pięknymi odmianami. Podstawową oczywiście jest Epipremnum aureum i z tej odmiany wywodzą się wszystkie inne odmiany tych pięknych roślin. Epipremnum aureum to roślina, która przede wszystkim szybko rośnie i jest dosyć tanią odmianą. Roślina zarówno w odmianach Global Green, jak i właśnie w odmianie tradycyjnej aureum, może dorastać do kilkudziesięciu metrów nawet długości. Epipremnum aureum z czasem będzie wytwarzało coraz większe liście. Zobaczcie, to jest młoda sezonka Epipremnum aureum, a sezonki szczytowe z dużej rośliny już wyglądają w ten sposób, więc zobaczcie, liście są naprawdę ogromne. Macie przede wszystkim do dyspozycji kilka kolorystycznych form tej odmiany. Jedną z nich jest na przykład Epipremnum w odmianie Enjoy i właśnie Epipremnum Global Green jest bardzo podobne do Enjoya, jednak Enjoy troszeczkę wolniej rośnie. Epipremnum Global Green też ma możliwość wytwarzania takich liści z przebarwieniami właśnie podobnymi w odcieniach do Epipremnum Enjoy. Takie listki pojawiają się bardzo sporadycznie na tej roślinie, ale jednak z czasem mogą się pojawiać. Inną odmianą, która jest bardzo podobna do Epipremnum Global Green, jest Epipremnum Happy Leaf. Znana odmiana też kilka lat temu się pojawiła jako dosyć kolekcjonerska. Odmiana Happy Leaf wydaje mi się, że właśnie brała udział w krzyżowaniu z podstawowym gatunkiem Epipremnum aureum i dlatego też powstało między innymi kolekcjonerskie Epipremnum Global Green. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że udało nam się znaleźć wśród wielu sadzonek Epipremnum Global Green taką sadzonkę, która w połowie nosi cechy Epipremnum właśnie Happy Leaf, a w połowie nosi cechy Epipremnum Global Green.
sadzonka, która nosi w połowie cechy epipremną Global Green, czyli liście są zielone z jasno zielonymi przebarwieniami, a druga część liścia, widzicie, jest bardzo podobna do epipremną Happy Leaf, więc prawdopodobnie te dwie odmiany, podstawowa odmiana epipremną aureum właśnie z odmianą Happy Leaf brały udział w krzyżówce, dzięki której powstało epipremną Global Green. Kochani, jak myślicie, skąd pochodzą tak piękne odmiany epipremnum? Epipremna to rośliny, które uwielbiają temperatury w zakresie 20-30 stopni. Najlepiej, żeby takie temperatury utrzymywały się cały rok. Jednym z takich miejsc właśnie, skąd pochodzą epipremna Global Green, są wyspy Morea. Epipremnum pochodzi z najpiękniejszych miejsc na świecie, Azji, Australii oraz Wysp Pacyfiku. Rodzimym miejscem epipremnum Global Green jest Morea, wyspa znajdująca się na Polinezji francuskiej. Nie zawsze możemy podróżować, ale zawsze możemy wprowadzić trochę tropików do swojego domu. Wilgotność na poziomie 70-80%, średnia temperatura roczna na poziomie 25 stopni. Idealne warunki do uprawy. Jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, no to na pewno używanie nawilżaczy w okresach zimowych, kiedy powietrze jest suche, na pewno będzie pomagało tym roślinom. Ewentualnie możecie ustawiać pojemniki na grzejnikach wypełnione wodą. To też bardzo dobrze działa, ponieważ woda paruje pod wpływem ciepła i zwiększamy w tym momencie wilgotność powietrza. Może nigdy nie osiągniemy takiej wilgotności, jaką te rośliny mają w tropikalnych lasach, ale zawsze starajmy się, aby te warunki zbliżać właśnie jak najbardziej do tych naturalnych. Aby uzyskać najpiękniejsze rośliny, pamiętajcie, że rośliny te będą wymagały odpowiedniego podłoża. Większość sadzonek, które sprzedajemy, są uprawiane w podłożu produkcyjnym, to znaczy w podłożu kokosowym, no ale zwróćcie uwagę, że te rośliny też piękne w tym podłożu kokosowym rosną. Takie rośliny należy przesadzić po jakimś czasie, po otrzymaniu tych roślin właśnie u Was w domach, ponieważ rośliny muszą się zaaklimatyzować z nowymi pomieszczeniami, także o tym pamiętajcie. Także zaraz po otrzymaniu takich roślin przytrzymajcie je miesiąc do dwóch miesięcy na spokojnie, niech się zaaklimatyzują, niech zaczną pojawiać się młode przyrosty, to na pewno będzie znak, że rośliny są gotowe wtedy do przesadzenia czy do zaakceptowania nowego podłoża. Jakie podłoże będzie najlepsze dla epipremnum Global Green? Tutaj na pewno podłoże, które zawiera dużo przepuszczalnych składników, czyli możecie użyć podłoża torfowego, takiego naturalnego, o lekko kwaśnym odczynie. Zmieszać go na przykład z podłożem humusowym, z perlitem, dodać na dno doniczki troszeczkę keramzytu, to na pewno będzie wspomagało rośliny w prawidłowym wzroście. Wiem, że bardzo często jest trudno zdobyć pewne składniki razem, żeby to wszystko połączyć. Bardzo często sadzicie rośliny domowe do tradycyjnego podłoża ogrodowego, ponieważ ono jest najtańsze, ale to wcale nie oznacza, że to jest dobry wybór, bo możecie w tym momencie spowodować, że korzenie zaczną lekko zagniwać. Do roślin domowych, takich jak właśnie epipremnum, potrzebne jest podłoże lekko kwaśne, przepuszczalne, z dużą ilością składników odżywczych, z dosyć sporą ilością perlitu, a takie podłoże właśnie możecie kupić w specjalistycznych sklepach, takich jak na przykład nasz. Idealnym tu będzie właśnie uniwersalna mieszanka do roślin zielonych, zresztą podlinkujemy wszystkie produkty i wszystkie te rośliny w opisach poniżej, więc będziecie mogli bardzo łatwo te roślinki sobie znaleźć. Epipremnum Global Green czasami u nas jest w bardzo fajnej cenie, w obniżonych cenach, więc sprawdźcie sobie, jak wygląda aktualnie cena właśnie epipremnum Global Green. W tym momencie epipremnum aureum i epipremnum pinnatum to dwa oddzielne gatunki. Czasami spotykacie pewnie w sieci nazewnictwo jeszcze złe, które właśnie na początku XXI wieku było stosowane, ale ono zostało po prostu ze względu na przyzwyczajenie nas wszystkich do tego typu nazewnictwa. Dzisiaj epipremnum aureum, tak jak na przykład Global Green, to zupełnie oddzielny gatunek, a epipremnum pinnatum to też zupełnie coś innego. Epipremnum pinnatum to rośliny, które mają troszeczkę inną charakterystykę wzrostu. Mają zupełnie inne ulistnienie, bardziej szpiczaste.
I rośliny są właśnie w różnych barwach, ale przeważnie są to barwy zieleni. Tak jak tutaj macie Epipremnum pinnatum tradycyjne o szpiczastych liściach. Zobaczcie, jakie ma długie pędy i długie przyrosty. Ale również znajdziecie Epipremna w odmianach pinnatum variegata. Tak jak takie mniejsze sezonki możecie sobie zakupić, jak i też większe, które mają taką cechę charakterystyczną, że na liściach pojawiają się wcięcia i otwory. Zobaczcie, to jest bardzo fajne właśnie w Epipremnum pinnatum, że z czasem im te liście są starsze, większe, tym te otwory stają się też mocniejsze i te powycinania są bardziej widoczne. Epipremnum pinnatum, zobaczcie, w wersji variegata ma bardzo fajne przybarwienia liści. Niejednokrotnie te przybarwienia pokrywają nawet połowę liścia, także to jest dosyć ciekawe. To są odmiany mega kolekcjonerskie, nie należą do tanich, ale są bardzo, bardzo przez Was chętnie nabywane, ponieważ z czasem te liście stają się coraz większe i mogą sięgać nawet kilkudziesięciu centymetrów średnicy. Więc to jest bardzo fajne. Roślina ta uwielbia podpory, uwielbia się wspinać, dlatego pamiętajcie, aby z biegiem czasu zastosować dla nich podpory kokosowe, które będą pomagały im w zapuszczaniu właśnie nowych korzeni powietrznych w tym kokosie, w paliku kokosowym, i dzięki temu te liście będą coraz większe. Kochani, Epipremna to nie tylko rośliny z wariegacjami, to też tak zwane evergreeny, czyli rośliny, które pięknie wybarwiają swoje liście w kolorach zieleni. Jedną z takich hitów w naszym stepie jest właśnie Epipremnum amplissimum. Roślina, która ma podłużne, szpiczaste listki. Zobaczcie, bardzo pięknie taka zieleń się komponuje właśnie w białych, klasycznych doniczkach. Więc Epipremnum amplissimum, roślina, która często jest określana jako epifit, ponieważ lubi się szybko wspinać. W początkowej fazie wzrostu bardzo mocno zapuszcza korzenie powietrzne w glebie, a kiedy już czuje, że ma silną podporę, zaczyna wytwarzać długie pędy. Widzicie, tutaj roślina poczuła, że już ma silną podstawę. Jest to też często wynikiem okresu, w którym właśnie aktualnie ta roślina jest. Jeżeli chodzi o okres zimowy, to w czasie zimy lubi właśnie wypuszczać dłuższe pędy w poszukiwaniu światła. Ale to jest właśnie dowód na to, zobaczcie, że jest to typowe pnącze, które będzie chciało się bardzo wysoko wspinać. Tego typu długie pędy możecie zawijać na różnych podpórkach z bambusa lub też mocować je właśnie na podporach z włókna kokosowego, w które najprawdopodobniej tymi takimi korzeniami powierzchniami będzie się zagnieżdżało i będzie rosło coraz wyżej, układając swoje liście kaskadowo w dół. Także to jest bardzo fajną cechą tego pnącza. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, że wytrwaliście do końca tego filmu. Oczywiście zachęcam do tego, aby subskrybować kanał, aby kliknąć dzwoneczek, bo to spowoduje, że nie przegapicie żadnego z filmów. Ja Wam życzę wszystkiego zielonego i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!